And you, what would be your story of humankind? Hejho, witajcie w Humankind, odcinek trzeci. W tym momencie kulturę Egiptu prowadzę. Jak będzie taka możliwość, to oczywiście będę chciał iść w kierunku Persów, bo oni tam dodatkowy, zwiększony limit miast mają. Aczkolwiek obejrzymy sobie jeszcze te kultury oczywiście, bo to też zależy od tego, jakie zmiany były, co się zmieniło, co zostało ulepszone, co pogorszone. I powoli też planuję tymi jednostkami wracać się w moje rewiry, po to oczywiście, żeby sobie ich przyłączyć do miast i zwiększyć ludność. Tu są jakieś zasoby strategiczne i ten obszar będę chciał wziąć i to będzie obszar, w którym się będziemy napierdzielać, bo to już, szanowni państwo, jest, patrzcie, centrum mapy. Także miałbym dostęp do każdego z tego terytorium tutaj. Także tutaj będę chciał miasto mieć, takie duże. I to będzie miasto numer 2. 3 gdzieś tutaj, może 4 tu, albo nie tak, w kolejności odpowiedniej. Tu 2, tu 3. I dopiero gdzieś tu 4 i 5. Jakbym na takiej mapie 5 miast sam założył, to by było piękne, przepiękne. Aczkolwiek wątpię, żeby to się udało. Wątpię, żeby to się udało. Dobra, latamy w tej... A nie, dobra, jedną rzecz chciałem jeszcze zrobić. Chciałem wziąć to tutaj. I o ile stwórz posterunek, minus 50%, zmierza nie w tym kierunku, w którym ja bym chciał, bo w tradycję teraz to się zneutralizuje, to... Tak czy siak, szanowni państwo, to weźmiemy. Bo to służy całą grę i w perspektywie całej gry może być bardziej opłacalne. Natomiast na początku tych wpływów brakuje. I teraz zmniejszenie kosztu o 50. Gdy tych posterunków będę jeszcze zakładał 10, no to jest dużo. To bierzemy to. Bierzemy to, szanowni państwo. I znowu trzeba ruszyć. I lecimy dalej. A lula zwiększono, świetnie, dobrze. O kurde, bitka jakaś. I ktoś coś odkrył. No trochę niefajnie, trochę niefajnie. Ale jest jakieś jedno moje, ktoś tam inny se coś wziął. Dobra. Nieistotne to jakoś. Chociaż to jest 50 punktów, to jest istotne, no ale cóż zrobić już teraz. I cóż my tu mamy? Melodia na każdą okazję. O, ale byśmy wracali w odpowiednim kierunku. O, i to było dobre. Ale minus 60 zł nadprodukcja. O, ale produkcja, to bierzemy. Bo tu mamy mniej nauki, więcej funduszy. Nie, to wolę to. Z osobliwości sobie złota zbierzemy. Mam nadzieję. Dobra, gdzie kto mnie atakuje? Tu! Ja, cholera. Wolni ludzie. Oni gdzieś tu miasto mają. Ojejku, się nie mogę cofnąć. A, bitwa ręczna. Spróbujemy uciec jakoś tak tędy. Wątpię, żeby to się udało. Szkoda, kurde. Chodź tu. O, i osobliwość jeszcze. Jakbym tak wytrzymał, jestem na górze. Ile jeszcze tych rund? Już. Nie, jeszcze, co tu? Zakończ swoją turę. No już zakończyłem. Bezczynna armia. Kurcze pieczone. Ile to będzie kosztowało w ogóle? 120. Trzeba by to tak zrobić, żeby się dobrze wrócić. Chociaż tu planuję konika sobie zbudować. Ja go już nawet zakolejkuję, aczkolwiek ludek spadnie, dlatego chciałbym się wrócić. No, trzeba się, kurde, wracać. Jak wykorzystam tutaj tego, to ludek spadnie. Obory się zbuduje i będzie przyrost o wiele większy, jak już będę miał konie. Obory dużo żywności dają. Już mógłbym to na odbiedy zrobić. Mogę to zakolejkować. Też. Konika bym chciał. Konik na tym etapie gry jest potężny. Więc taki jeden konik by się jak najbardziej przydał. Dobra, odkrywajmy, poszukajmy. Minę może tę rzekę i się będę wracał już. Nie będę tu łaził. O, tu kogoś mamy. Jak ja się wrócę potem? No jakoś tak tędy. Nie, ja nie chciałem tam wcale. Tu chciałem.
Bezczynna armia. No tutaj też mogą być jeszcze jakieś osobliwości. Mam nadzieję, że będą. To jest obóz taki, kurde, grzecznych zwierzątek. Nie to, co tam, kurde. Nie. Z mamuty. Mamuty już są, kurde. Przemknąłbym jakoś tędy. No ale trochę nie ma jak, a z nimi to się nie chce bić. No zajrzałbym tam, ale stoi mi na drodze. Jak wejdę na górę, to już będzie problem się wrócić. Idźże ty tutaj, kurcze pieczone. Popaczku, nieboraczku. Tędy będę mógł zejść i zajrzeć. Dobra, nie ma dramatu. Nawet jest okej. Patrzcie na gwiazdki w ogóle. Na początku odcinka wygrywałem, aczkolwiek nie ma co liczyć na to, że tutaj tak to będzie wyglądało. Dopiero pod koniec gry może coś tak będzie lepiej wyglądało. Jeśli chodzi o te punkty. O! Teraz ja coś wziąłem. Yellowstone. Yellowstone. Gejzery. No, ładne. Dobra, wracam się, bo taki był plan, tylko że... Ach, dopadły mnie dziady, kurczę. No i straciłem ludka. Nie no, trzeba się wrócić, kurczę pieczone. Ogarnąć to. A nie tam kombinować. I generalnie też, ja będę chciał jak najszybciej iść tutaj. Żeby mieć to wsparcie, móc z dwiema armiami walczyć. To jest w ogóle też ciekawe, że to jest dopiero tutaj. To mnie zdziwiło, jak się tak w czasie mojej nauki tej gry okazało, że trzeba technologię odkryć, żeby działać wspólnie. No ale tak to działa. No to tam nie ma co płakać. No ja się tu spodziewam jakiejś szybkiej wojny, więc chyba grzejemy po prostu tędy, szanowni państwo. Zawsze się trzeba spodziewać szybkiej wojny. Bądźmy szczerzy. 58, 18. Zajrzymy tu. A, to był błąd, bo nic tu nie ma. Dobra, to idźże tu. A to. A no to już dawno wziąłem, co mi tutaj wyświetlasz ciągle. Jedno i to samo. Ciach. Są ci. No i czekajcie, skoczmy. I mamy kurde Teda, czyli Jarek. Jarek, chce coś pogadać. O, standardowo. Na początku przyjmujemy takie rzeczy. Nie bijemy się z nim. Lojalny, ufny, pamiętliwy. Stwórz posterunek minus 30. To jest kurde dobre. Szkoda, że ja nie mam takich rzeczy, nie mogę sobie też ustawić. W czasie gry je zdobywam, ale nie są zwykle takie dobre. Chociaż tutaj plus 2 do siły bojowej. I zdolność bojowa jednostki na terytoriach pod wpływem innych religii też. O kurde, to nawet nie takie złe. Nigdy się nie poddaje. Mściciel. Mściwy. To będzie, kurde, szanowni państwo. Rozpierducha. Trzeba znowu będzie minąć rzekę. Dobra, też się wracamy już. Jak tam ten mój konik? Jedna tura. Co to mi... A, już zabrało ludka. No tak. I kiedy będzie następny? Za 17. Obory. Obory i ci moi niech się wracają. Szkoda, że mamuty tych wpływów nie dają na tym etapie. Znowu ktoś coś znalazł. To nie widać w sumie kto to. Po co ja tam zaglądam? O, fajnie. Rewelacja. Sprzedano zasób. Może być, choć po taniości. Politeizm Egipcjanie. Też dobrze. Dobrze. Tak ma to właśnie wyglądać. O kurde. Ej, może bym go dopadł, ale to się będzie gniewał. Ale kurde, jak mi to założy jakiś posterunek. Ej, sorow. Chyba ci muszę wpierdzielić. Wiesz, i tutaj akurat z góry jestem. Bitwa ręczna. A tu go schowajmy. Tutaj też ma górkę, to tak nie może być. Chcesz mnie atakować? Chyba niezbyt. Ja ciebie zaatakuję. Dobra, nawet nie ma co tak kombinować. Albo czekajcie, koniec rundy. O, właśnie.
Na to liczyłem, dobra. Trochę się pewnie pogniewał, ale trudno się mówi. I żyje się dalej. Tak to właśnie wygląda. No jest konik. Jest konik. Będę potrzebował 120. Kurde, to wszędzie się powinno wyświetlać. Też już o tym mówiłem. Gdzieś tu miasto, które albo będzie miastem, albo posterunkiem. Raczej miastem. Mamy dwa zasoby strategiczne, a z tego bym zrobił posterunek. I to potem wszystko jakoś połączę jeszcze. No, zobaczymy jak. No, patrzcie, jak on zapiernicza. Tylko, że tutaj na tych górach, dolinach... Dobra, tu go na razie wyślijmy. 76, 120 będzie trzeba mieć minimum. Tak czy siak. Tak czy siak. O, ktoś tu jeszcze coś chce ode mnie. Ten. Dawno coś żadnej osobliwości nie znalazłem. Co to ma w ogóle znaczyć? Tutaj znowu biom się zmienia tak śmiesznie. Bo drastycznie. Uj, tędy to będę. Chociaż nie, to nie jest las jako taki. Ale dobra, tak to zróbmy. Gorzej jak tu się pojawi jakaś osobliwość. Dobra, nie ma. Jest tam. Okej, wreszcie coś, kurczę. Tylko znowu będę musiał wleźć tam na górę. Ale... O, jest jeszcze jedno. Dobrze poszedłem. Odkryto. Rzeka Indus. A to tylko rzeka, nie jakiś tam cud natury. Dobra, pójdziemy jeszcze tam. Niech wpadają te złocisze i to wszystko fajne. No nie, znowu ktoś mnie dopadł. O, teraz to się możemy pobawić, bo jestem dobrze ustawiony. Głupi niedźwiedź. No i dobra, zaatakuj mnie z tą premią. Moją. 10 złota. Te walki już się nie opłacają na tym etapie. Tylko mamut niech mnie nie zaatakuje. Bo to będzie problematyczne. Właśnie, znajdź mi kurczę... Jejkuś, żeś znalazł. No ale znalazł mu. Bo od tego od niego oczekiwałem. Tylko szkoda, że to minął. Łazi w te i we w te. Oho, mamy ten punkt handlowy. Dobrze. Ci tu łażą. Okej, okay, sami. Aha, myślałem, że to już ta tura. Ale jednak nie. Co jest znowu? Aha, bo ten teraz dostał punkty. O, dobra, wejdźmy może, kurczę, na to pole. To mi gra powie. O, mogę już. No ile to kosztuje? Ja pierdziulę. Zmieniono te właśnie te wpływy, te koszta i co teraz darmowe na tym polu, bo niedaleko? O co tu chodzi? O kurde. No tam będę chciał posterunek, żeby do Memphis przyłączyć. O, ładne by to było. Ale to następnym razem, trzeba zająć te terytoria. 9, 16, 8, ale tutaj przy krawędzi tak, kurczę. Tu mi się podoba. 8, 19, no to lepsze to tutaj. Ale tu mi się podoba, bo tu ciężko będzie mnie dopaść. No, 70 kosztuje. Bo niedaleko. A tu, o, mało żarcia. Tu by też ciężko było mnie dopaść. 13, bo jeszcze gdzie myślałem? Tu gdzieś. A patrzcie, no to jest drożej. A, bo to inny ten obszar w ogóle. I nie można tego zrobić? No tak, bo nie mam tych. Znaczy to będzie musiało sąsiadować, to też jest dobre pytanie. Dobra, gdzieś tu, tylko pytanie gdzie dokładnie? Może tu? 4,14. Nie, no to najlepsze. Znaczy to najlepsze, ale tu. Przy krawędzi? Kurczę. Bym się rozwijał. To te dwa bym wtedy połączył jakoś? Jak by to wyglądało? Nie musi wyglądać ładnie, bo to i to na pewno do tego trzeba przyłączyć. Czyli te trzy ewentualnie. 1, 2, 3. No ze trzy. To by było kolejne miasto. To by było takie miasto, no, wojenno produkcyjne, militarne. I z harapą byśmy się tutaj bili. No tak jakbym miał w kupie te rzeczy, to by to źle nie wyglądało. Jedno do drugiego bym przyłączył. Dobra, zrobię tak, wiecie. Szału tu nie ma,
Ale źle też nie będzie. W tym kierunku byśmy się rozwijali z tymi przemysłowymi, bo tu mamy jakieś strategiczne zasoby, to by sens miało. Tu byśmy trochę tych zrobili żywnościowych, naukowych. No tak, tu naukowe, gdzie te konie, bo za sąsiadowanie jest premia. To mi się... Dobra, zróbmy to. Zróbmy to. I pójdziemy tu założyć. Przyłączymy do Memphis? Być może, zobaczymy. Koniec tury. Uwielbiam początki w tej grze, jak już mówiłem. Oj, żadnego wyboru nie ma, jeszcze nie w tę stronę. No dobra, jak trzeba to... No nie, znowu mnie ktoś goni. Gdzie to jesteśmy? A to tego konika mi zaatakowali. Come on! Nie no, te dziady mnie tu denerwują. Gdzie one ten domek mają? Co to jest w ogóle? Nie no, więcej koników. Wycofaj się. Ale zdążyłem założyć chociaż. Mam nadzieję, że mi tego nie załatwi. O, tam jeszcze jedno. 40, dobrze. 128 tutaj. Przemknijmy jakoś tak tędy trzeba. Tu dwa, albo tędy. Bym sobie zszedł. A może tędy, będzie bliżej moich włości. W razie czego. Dobra, jeszcze jednego konika po tych oborach. Albo łucznika już. Chociaż nie, drugiego konika, żeby szybko zapierniczać po tym świecie. Dobra, tak zróbmy. Tak zróbmy. Tylko ci, co tu przyjdą, o ci, oni będą tu musieli, szanowni pań... Ojejku, tam coś było, czy to był słoń, mamut? No już sam nie wiem, kurczę. Dobra, to był tylko mamut. Kurde, źle spojrzałem. Tu miasto jeszcze gdzieś trzeba jakoś. No to tymi konikami po to właśnie je zrobiłem, bo one szybko zapierniczają. Aż się wycofał taki kawał. O kurde, daleko uciekł. Jest osobliwość kolejna. Ej! Te, zielony. Te dziu. Co ty taki bojowy? Chyba słyszał, jak mówiłem, że będę chciał go bić. Ojejku, nie no, trzeba się wracać tymi badziewnymi jednostkami. Patrzcie, on tu się rozwija. Kurde. Gdzie to poszło? Dobra, spierniczaj. Chciałbym się z nimi zaprzyjaźnić, roszczenie. No i z tym, no, złóż żądania, okej. Okay. Odrzucono, szkoda. No to będzie wojna. Patrzcie, no dopadł mnie. Mogę gdzieś tu uciec? Mogę się skitrać. Tu. No dobra. Spróbujmy. A, też sobie wyszedł. Już po mnie. Jest się gdzie cofnąć. A jajko, dlatego chciałem się wracać już. Dlatego chciałem się już wracać, kurde, w mordę jeża. Z tymi pojedynczymi jednostkami to nie ma co tak latać na tym etapie, bo to właśnie można je szybko stracić. No i tu mógłbym obrobić sobie 3 złota. No to chyba jeszcze nie teraz. Poza złotem to... A, jeden przemysł na pracownika. Cholera, fajne. Ale to na przylegające targowe. Zrobimy to, ale jeszcze nie teraz. Teraz szybko kolejne posterunki. Czyli to, o którym mówiliśmy na przykład. Gdzieś... Oż ty! Kurczę, tu są. Nie no, ich trzeba załatwić, absolutnie. O, a tu mamy... Dobra, zaraz się... Jest tutaj. Jest Paxis, a Chińczyk. Lojalny znowu, otwarty. Pamiętliwy standardowo. Inżynier przemysł, nawet kurczą 10. To jest dużo. I wpływy, plac główny też galancie.
No i też bojowo. Chociaż o ten preferuje stanowiska ideologiczne zbieżne z innymi. Okej. Okej. A, on jest tutaj. O, oni są też niedaleko, tak jak ja tutaj. Z harapą. Ale podoba mi się ta mapa. W ogóle co takie się dziury odkryły? Aha, to są szczyty gór. To ładnie. Dobra, tym kurczę wracamy się. Następnie się tutaj... Oj, tutaj to właśnie. Konikiem tu przyjdę. Dobra, zakolejkujmy już tak chłopa, bo tu się absolutnie trzeba wrócić. Trzeba tutaj ich zamienić na koniki albo łuczników. Konik na wzgórzu, jakby mnie zaatakował, to mógłby być problem. O Jezu, już się bałem. Nie atakuj. Ojejku, ja bym to jeszcze chciał chyba w pierwszej kolejności przejąć. Tu, gdzie stoję. 103. O! No tak, bo tu trzeba przejąć te obszary, kurde, z tymi surowcami strategicznymi. Takie klejnoty też są jak najbardziej okej, zatargowe, sąsiadujące, ale tutaj mamy miedź. To już inne pole, ale tutaj mamy jakiś zasób strategiczny. Tu już wokół są źli ludzie. To bym też przygarnął. Bo to już harapa. No mam nadzieję, że to kiedyś będzie moje. Indus jest tutaj taki piękny. No to już będzie Paxisa raczej. To już będzie... Tedzia raczej. Ale jak ja bym na tej linii jakoś tak tu się zatrzymał... To poprzejmował. No, to źle by nie było, gdyby to wszystko się udało, ale to w przyszłej turze będę miał taką możliwość. Co ty w ogóle chcesz ode mnie? Standardowo przyjmujemy, żyjemy w pokoju, a przynajmniej udajemy, że chcemy żyć w pokoju. Nowa zasada. Pokaż szczegóły. Niezależne ludy. Najmij armię. Lubię to, ale na razie nie, bo potrzebujemy wpływów na coś innego. Standardowo. Drugi konik zaraz nam tu wskoczy. To też jest dobre. I w przyszłej turze gdzieś tutaj założymy posterunek. Tylko pytanie, gdzie? Tu gdzieś, na tym wzgórzu? Gdzie tam było wtedy dużo tych punkciorów? Poszukajmy jeszcze. Nie ma osobliwości. Dobra, w następnej turze się chłopaki odezwijcie. Gdzieś tu będziemy go zakładać. Tak obstawiam. Na tym wzgórzu, ale to mnie stąd będą atakować, kurczę. Ja się tutaj, no, znaczy ja tu się nie będę bronił, ja się będę bronił tu. Ale tu mi mogą splądrować niestety. Ej, a może tu, bo tu ciężko będzie wleźć, to może i tu bym się bronił od biedy? A może potem to przyłączę do czegoś innego? No, tu by się było lepiej bronić. No, spróbujmy tak zrobić. Posterunek to jakoś tam rozwiniemy. On jest taki taktyczno-strategiczny bardziej niż gospodarczy. Także nie musi być jakimś przekoksem. A żeby cię przerobić na miasto 160. No dobra. I potem szybciutko tutaj. Też ze 70 będzie kosztować bankowo. I czyli to ma być tu. Te pola wokół zgarniemy i do Memphis to przyłączymy. 53, o kurczę, nie tak dużo. Dobra. To gościa tu ustawimy. Albo nie, jeszcze ustawiamy go już, czy pójdziemy to... Nie, o, ten tu zgarnie. No to idź tu. O kurczę. Znowu się będę wycofywał chyba. Szybko ten ludek. Ten drugi konik, pełno tego dziadostwa tutaj. Trzeba narobić tych łuczników. Sprzedano zasób. Wiedziałem, że mnie dziady zaatakują. Kurcze pieczone. Czemu to jest takie silne? Rydwan. O, 22. Gdzie oni są? Tym się to są oni. Żyjmy, że w zgodzie. Musisz poczekać, aż ten posterunek zostanie miastem. Aha. No to posterunek i kurczę, takie już ma tutaj armię.
No nie fajnie, nie fajnie. Nawet bardzo nie fajnie. 40. Ciach. I ty się potem tu wrócisz i was chłopaki rozwiąże. No tu trzeba się wycofać, no co zrobić, wycofaj się. Drugiego trzeba, nawet kurde będzie mało. Ten drugi, coś tak mi się wydaje. No Paxis się tu kręci, zaraz też będzie zakładał. Nie można tego zrobić na źle. No dobra, spokojnie, 103. 4,15, nie ma dramatu. 4,16, no to by było lepiej. Ale tu będzie bezpieczniej, chyba że gdzieś tu bliżej. 4,15, o 2,17, no ale tu na pewno nie będzie bezpieczniej. No tak czy siak, tu wszędzie wokół dzielnicę zbuduję, więc to kurde, cały obszar będzie do bicia. Albo jak mi się uparł, no tylko tu bieda, tu bym się połączył, byłbym w stanie się połączyć. To by było ciekawe. 2,17, 4,15. 4,16, 2,17, dużo produkcji. Ho, 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 ho. Mam nadzieję, że nie będą chcieć mi tego plądrować, ale podejrzewam, że będą. To wszystko wokół zgarniemy. Tutaj jakieś te targowe zbudujemy wokół tego. No. Dobra, zajmujemy te obszary. O kurde, znowu te. Znowu te dziadyki. No, do mnie, do pomarańczowych, pamiętaj. Pamiętaj, mieścinko moja kochana. Idź się, Paxis, z tymi dziadami bij. Się pełno tego narobiło. Trzeba ich tak, trzeba im skopać tyłki. Trzeba im skopać tyłki. To jak się w ogóle rozwinęło? Co my tu mamy? O, niewiele tu mamy. Na razie nie będę chciał tego przyjmować, absolutnie. Zakładać posterunki. Ewentualnie to będę mógł przełączyć, bo to będzie fajne. To będzie bardzo fajne. Plac główny trzeba zbudować. No miasto trzeba zrobić. Tylko, że tak, miasto byśmy pierwsze przełączyli to. Najpierw to, potem to. Czyli 200 prawie potrzebujemy. O. Trochę dużo. Potem do tego miasta, co byśmy przyłączyli. Ten też obszar? No tak, to i może jeszcze tu, jakby się udało zgarnąć. No, to by było niezłe. Chyba, żebym ja tu sam miasta nie zakładał, bo tak ciekawie dosyć miasto założyli. Poczekał, aż to się przemieni i mi zdobył miasto, darmowe miasto. Spróbował się z nimi zaprzyjaźnić, jeszcze kupił od nich jednostki i asymilować albo zdobyć. Kurde, darmowe miasto w dobrym położeniu, bo ja mniej więcej tutaj gdzieś chciałem. Nembus, kurde, może i tak. Tylko żeby się z nimi zaprzyjaźnić, żeby mnie skubańce nie atakowały. Dobra, jest, ale to Algorab, to nie to, nie to na czym mi zależało. Dobra, panie konik. Wy tu musicie się spotkać. Gdzie ja to chciałem? Tu, tak? Trzeba było sobie zaznaczyć. Kurde, ja to jestem gość. Chodźcie wy tutaj. Okej, okay, i wy się tu macie połączyć razem. Jeden ludek maluteńki, malutki. Na miedzi. 3 zaprzylegające badawcze. O, jest jedna tura, to bierzemy. Ludek za 3. No, obory to już coś. No dobra. Starczy tego dobrego. Tego łażenia. Choć awans tam dostaliśmy. Ulepsza się do... A to się ulepsza do wojownika? Może tego bym zostawił? Nie, do czego to się ulepsza? Kurde, no nie pamiętam, a tutaj nie ma jak tego sprawdzić. Nie, chyba sobie darujemy. Mhm,
wzrost ludności, o to chodzi. Otrzymano żądanie. O ty, Tedzio. Zaatakowano mnie. My world. My world falls apart. Na razie sobie darujmy. Nie chcę szybkiej wojny z nim jeszcze, bo na razie mam na głowie tych kurde wolnych ludzi na południu. A oni są jacyś upierdliwi. I muszę się nimi zająć, absolutnie. I tu mamy trzech ludków, kolejny za cztery. Jeden poszedł od razu do produkcji i bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tylko tak, trzeba by... Wojownik, 19, tu by trzeba było zrobić armię. A tu jedną armię konną, a drugą taką. A to potrzebujemy, jak widzimy, szanowni państwo, czterech ludków. A czy ja będę miał przypadkiem coś lepszego szybko? Włócznicy są dobrzy w tej grze, pikinierzy szczególnie są dobrzy. Prędko tu nie będzie. Można by zrobić wojownika, pikiniera. Miedź za chwilę będzie. I dwóch łuczników. Tylko skąd tylu ludków wziąć? Ale potrzebowałbym takiej armii. Tamtych jeszcze wrócę. Dobra, tak to zróbmy. Wrócę te pozostałe jednostki, te cztery tutaj, też je rozdzielę. Co ty chcesz? Aha, to chcesz. Może i ci sprzedam. Kiedyś. Kiedyś. O jejku, jakie tu wertepy. Ale to dobre też jest to, że tutaj jak ktoś będzie mnie atakował, to długo będzie szedł. Tylko, że to mi autentycznie mogą splądrować, niestety. No ale zaryzykuję. Lepiej, żeby to było moje, nawet takie plądrowane, niż żeby to było... Żeby to było terytorium wroga z jakimś miastem, które ciężko będzie zdobyć. No, macie jeszcze jeden punkcik. Wy macie iść tędy. I akurat, jak oni tu dojdą, to już te punkty zbiorę i założę tutaj. O tak. O tak. Założę i potem już zbieramy na to. Absolutnie. A, trzeba kończyć odcinek, kurde, w mordejerze. Rozpoczęto przejmowanie kultury. Świetnie, 20. Jednostki mam zakolejkowane. Zebrano osobliwość, to było tutaj, świetnie. Potwierdź. Uwaga, znowu idą. I ciągle są silniejsi, wow. Reparacje? Został najpierw odkryty przez twoje imperium, aha. Zajął terytorium, o kurczę. These lands are not yours. Relinquish them. No i głupie są te żądania. To tylko jak wojnę chcemy chyba trzeba brać. Nie no, a nie no, zajął rzeczywiście. Kurczę pieczone. Tylko patrzcie tak daleko. O, ja tu też chciałem miasto. Nie no, trzeba sobie darować podchodzenie pod tych kurde ludzi, bo oni są strasznie silni, otwórz. O Bożeż ty mój. Trzeba wziąć te łuki i dopiero. Bo to się w pale nie mieści. Bym tak łaził w tej wewte. Już mam 81, już bym mógł to zrobić. Kurde, w mordę jeża. Ale skoro tak, to mogę to wydać teraz na to. Zablokowano szlak handlowy. Come on! Uspokójcie się tutaj. Wzrost ludności. Świetnie, świetnie, świetnie. Bardzo mnie to cieszy. Jakoś tak tędy wrócimy do chałupki? To jest... Jak ja tu pójdę... Mnie załatwią... załatwią mnie. Jedno i drugie trzeba rozdupczyć. Tylko lepszymi jednostkami, dobra. Nie ma co się wydurniać, szanowni państwo, i łazić takimi paździerzami. Bo to się skończy tragicznie. Idziemy zrobić tutaj armię. I dopiero wtedy się możemy bawić w takie rzeczy. A i dobra, kurde, miałem kończyć przecież. Także spoko, widzimy się w kolejnym odcinku. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie, cicho.